Autobusów ma być więcej. W najbliższą sobotę na drogach metropolii pojawią się 3 nowe metrolinie. Łatwiej będzie dojechać m.in. ze strefy ekonomicznej w Sosnowcu do centrum Katowic czy z Sosnowca do Bytomia. Zgodnie z planem po naszych drogach mają kursować łącznie 32 metrolinie. Szczegóły w materiale Pawła Jędrusika. To odpowiednio linie M12, M13 i M17. Szczególnie ta druga jest ważna dla Sosnowca. To jest linia, która połączy strefę przemysłową przy drodze ekspresowej S1, osiedle Kalinowa, Niwkę z Katowicami, ze ścisłym centrum Katowic. To ważne, bowiem linia 18, która tą drogą podąża, dojeżdża tylko do Zawodzia i tak jest od 2005 roku, czyli można powiedzieć, że prawie po 20 latach znów mieszkańcy Niwki będą mogli dojechać do ścisłego centrum Katowic. Z kolei linia M12 będzie jechać z przystanku Katowice Sądowa przez Mikołów, Łaziska Górne, Wyry i Gorzów, a linia M17 przez Bytom, Czeladź i Sosnowiec. No można powiedzieć, że tu już jesteśmy na końcówce, jeżeli chodzi o organizację metrolinii. Ma ich być łącznie 32 i planujemy, że ostatnia metrolinia, która ma łączyć Bytom z Mikołowem, ma być uruchomiona w wakacje. Założeniem metrolinii jest usprawnienie podróżowania pomiędzy dużymi miastami i portem lotniczym w Pyrzowicach. Chodzi także o zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego w mniejszych gminach.